się tak teraz. No, a co, kto krzyczał? Krzyczeliśmy cicho, nikt nie krzyczał. Wy się teraz krzyczycie. Tutaj żaden zarządca nie pasował. Tutaj żaden zarządca nie pasował. Kto krzyczał? Jak to się pojedzie? Pan wyraził mi zgodę, żeby wieźli pani Budę. Pan prezydent powiedział, co naprawdę z tym rynkiem się stanie. Niech pan zapisze, że nikt nie będzie wywoził Bud, bo zapomni później. A no do tej spółki, panie prezydencie, to było takie Wilka i Kępińskiego i w tej chwili są szczęśliwi. Jak można mówić do ludzi na głos, że wreszcie ich panie prezydencie, kim my tu jesteśmy do jasnej jamieczki? Zarabiamy wszyscy na chleb. Nie tak się robi. Może pani krzyczeć jeszcze więcej. Ale to nie tak się robi. A co pan nie uważa, tak się robi? My się boimy urzędu miasta. Ale my znamy no ale prawie. Czego tak wy walczycie? No czego tak walczycie? Wy idziemy ze 6 lat do cholery jasnej. Ale kto to szansę? I to dajcie szansę. Jaką wy macie szansę, że dzisiaj sobie bierzecie pieniądze na spłatę? Jeszcze 6 lat? Ale nie, dlaczego wy się tak teraz? Dlaczego? Kto krzyczał? Krzyczeliśmy cicho, nikt nie krzyczał. Wy się teraz krzyczycie. Co? Tutaj żaden zarządca nie pasował. Do dzisiaj nie przedstawił pan nam list poparcia. Powiedział pan 50% plus 1. Pytamy się, gdzie jest te 50%? Gdzie mamy te nazwiska? To nie są kupcy z naszego targowiska, bo od nich jest 30 osób, a spoza targowiska jest pozostałe. I pisma dlaczego pan ukrywa listy? Że musi być 50%, że muszą mieć pieniążki. Panie prezydencie. Ale niech pani nie krzyczy. Ja nie krzyczę. Ja nie krzyczę. Trzy razy rozmawialiśmy się z panem, no. Żeby pan nam przedłożył tak list. Ma jakieś pretensje. No jak nie szkodzi? Chyba kupcy. Ale ma działalność moja mama, proszę pana. Jest pracownikiem kupca, proszę pana. Ale kupcy, jak sama powiedziała kupcy. Jest pracownikiem, to jest jej miejsce pracy. Nie, nie, jest właścicielem pawilonu, proszę pana. Ja nie jestem właścicielem? Żona jest właścicielem pawilonu też, nie pracownikiem. Aha. Z Platformy jest Komorowski, ja jadę, ja wszystko mu powiem. Jak powie, Renikule rządzi. Państwo sami przychodziliście do urzędu i mówiliście, żeby unieważnić przetarg. Państwo przychodziliście. Przychodziliście państwo. Panie prezydencie, który rząd urzędu pan kłamie? Ile było kupców, ile było mowy? Państwo dziennikarze mogą potwierdzić, bo są nagrania przecież. No może to była grupa od pani Wójci. Nie od nas, panie prezydencie. Nie od nas. Że każdy się z was chętnie spotkał indywidualnie. Rozwiążemy każdą sprawę. No tak, bo nie rozwiążemy. Nie rozwiążemy. Pan, panie Bogusławie, był proszę pierwszy pana, też, żeby się zastraszać. I ogłosić nowy. Bo należymy do i ogłosić nowy. Ale niech pan słucha, pani do mnie musiał, że my inaczej, jesteśmy starocie, że tacy inni, że nas wykończą. Na dzień dzisiejszy poinformuję panią. Prezesem zarządu jestem ja. Proszę pana. Ja będę z panią rozmawiał. Będę z panią chętnie rozmawiał. Z przyjemnością z panią porozmawiam. Jutro pani powie całe swoje... Targowisko jest wystarczająco duże, są wolne miejsca na tym targowisku w dniu dzisiejszym, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy znalazł po prostu swoje miejsce do prowadzenia działalności. Czyli kupcy nie mają się tego obawiać tutaj? No ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Miasto... Emocji było sporo, przepraszam. Emocji oczywiście było sporo. Tutaj na tym targowisku, na targowisku Zabobrze, na targowisku Flora emocji nie było żadnych. Natomiast ja rozumiem poniekąd tych kupców, bo 6 lat temu, kiedy była zmiana, to sytuacja była identyczna. Identyczna, dokładnie te same sytuacje wystąpiły. Też część osób protestowała przeciwko przejmowaniu dzierżawy przez obecnego jeszcze dzierżawcę. I sytuacja się powtórzyła w chwili obecnej. Chcielibyśmy też na przyszłość unikać takich sytuacji w przypadku umów wieloletnich, do których chcemy doprowadzić w przyszłości. Nie będzie po prostu sytuacji przekazywania, przejmowania, chyba że z uwagi na rosnące naruszenie warunków umowy. Zadaniem tej spółki, która powstała, jest troszeczkę unowocześnić, troszeczkę urealnić, dostosować do europejskich standardów obiekty handlowe kupieckie. I jedynym właśnie jakby wymogiem miasta było oddanie w zarząd spółkom kupieckim modernizacja tego obiektu. Zresztą prezydenci od razu powiedzieli, że oni nie są zupełnie zainteresowani zmianą podmiotu jako takiego. Oni są zainteresowani tylko ofertą,
na jakiej zasadzie ten podmiot zostanie wybrany, żeby unowocześnić, zmodernizować ten obiekt. Mhm. Ludzie mówią, stracimy pracę, będą wywozić stragany, będziecie wywozić stragany? No, wie pan, ludzie mówią różne rzeczy. Jeżeli ktoś nie będzie stosował się do regulaminu, że nie będzie płacił czynszów dzierżawnych, będziemy stosować odpowiednie przysługujące nam kroki. Natomiast jeżeli będzie to do tej pory współpraca na tych samych warunkach, absolutnie nikt nie ma się niczego obawiać.